Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Cyberpunku 2077. Wybieram się powoli do Vasqueza. Właśnie zauważyłem, że nie zakończyliśmy misji Pizza Party, którą musieliśmy, znaczy, przy której musieliśmy tylko wyjść z tego budynku, bo nam się przyłączyła misja i miałem takie derp troszeczkę. Niemniej, chciałem powiedzieć coś na temat jeszcze tejże misji, którą widzimy, którą mamy wybraną teraz, ale to za momencik. Dobra, ten jest przed nami, punkt szybkiej podróży. Bo pamiętacie, że było już wyświetlone, było tutaj pełno reklam tego filmu Pasja, tylko że to nie jest ten sam film Pasja, który jakby my znamy. Tylko tutaj to jest ten tutejszy, cyberpunkowy. I okazuje się, że chyba to właśnie to będzie ten Braindance, który będą chcieli kręcić. To jest ciekawe. No i my oczywiście idziemy do tejże misji, pogadamy z Vasquezem. Pogadamy z tym, jak on się nazywał? To był Joseph. Na jod jakoś miał. Nieważne, w każdym razie nie mam zamiaru pomóc na pewno temu studiu filmowemu. Chciałbym, aby ten gość po prostu się tego odciął, bo to, co się tutaj odwala, to jest popieprzone po prostu. Nie wydaje mi się, żeby to mogło doprowadzić do czegoś dobrego. Mianowicie tutaj się odwala protest, tak jak było powiedziane. No jest Vasquez. Rachel na ciebie czeka. Dobra, o właśnie, Stevenson. No o co chodzi ze Stevensonem? Nie wiem i mam to w dupie. Dziwię się. Jednak ludzie nie zareagowali dobrze na pomysł nagrania Męki Chrystusa. To tylko garstka niezadowolonych. Braindance obejrzą setki milionów. Wytwórnia nie boi się skandalu? Skurwysyny liczą na skandal. Ja najchętniej stanąłbym z tymi ludźmi, ale co zrobić? Taka praca. Widzicie? Czyli mamy kolejne osoby. Widać, że nie wszyscy są... Nie wszyscy są za tym, nawet wśród NCPD. Ale rozumiem, tak? Taka jest ich praca, żeby pilnować porządku. Tak samo jak było przy protestach w Polsce, tak samo jak było przy protestach w może Ameryce. Zresztą też zależy, jak ten protest będzie wyglądał, tak? Bo jeśli jest to pokojowy protest, spoko. Jeśli zaczyna się agresja, to już nie jest spoko. Jakby to jest moje podejście do protestów. Dobra, gdzie mam iść? To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Dzięki. Jakim przyjemnym to mnie w ogóle przepuściło? Pomimo, że mam przy sobie tonę broni. A nie. Nie, tak? Mam broń? Czy nie? Tak, mam broń, lol. Lol. No cóż, jakby przepuściło mnie, to mnie przepuściło. Bardzo mnie to nie boli. Inaczej sobie wyobrażałam zaklinacza morderców. No cóż, powiem szczerze, że ten proces tutaj odwalają. Jeszcze jest w miarę znośny, w sensie... No, krzyczą, mają transparenty, okej. Okay. Jak jest to... Jakby ta narracja jest kierowana tak, że oni nie chcą po prostu tego filmu, ze względu na jakieś logiczne argumenty, jest spoko. Gorzej, jeśli zaczną po prostu się zwykłe wyzwiska i... No nieważne, bo zaraz się zacznę paspić znowu nad tym, jak wyglądają protesty w dzisiejszych czasach. Często. O nic się nie martw. Zdążymy na czas, pomoc jest w drodze. Dobra, Rachel. Co jest? Wreszcie. Wiesz, że ci nie mam zamiar pomagać. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Muszę przyznać, że pogadam z nim, okej. Ale nie wydaje mi się, żeby coś z tego dobrego wyszło. Na pewno nie mam zamiaru pomagać tej korporacji, jak mówię w tym wszystkim. Chciałeś się ze mną widzieć. Wygląda na to, że jesteś moim jedynym przyjacielem. Jak to o mnie świadczy? Co się dzieje? Co ja wyprawiam? Może rzeczywiście zwariowałem. Teraz nie wiem, co do końca powie V, to mnie martwi. Czy cel jest szczytny? Nie wydaje mi się, żeby to był ogólnie dobry pomysł. Jakby już od samego początku jego podejście było dla mnie takie, bardzo byłem negatywnie do tego nastawiony i chyba będę kontynuował tę narrację, że... Chyba musimy się pośpieszyć. Że to jest popieprzone po prostu, co on myśli. Jakby... Nie sądzę, żeby on zasługiwał na dalsze życie, absolutnie, ale nie sądzę, żeby ten pomysł, który mają zamiar tutaj zrealizować, tylko po to, żeby nagrać Braindance jest dobry. Bo on tylko i wyłącznie będzie zwykłą kolejną leczką korporacji, na której zarobią. Przy okazji tak umrze. A jego cierpienie, czy jego
to, do czego tutaj doprowadzą, no nie jest... W żaden sposób się moim zdaniem nie odciśnie dobrze na ludziach. To, co chcesz zrobić, jest szalone. Zabijesz je, a na twojej śmierci skorzysta tylko wytwórnia. To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć mniej więcej. Już za późno. Nie mogę teraz zrezygnować. Oczywiście, że możesz. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? Okej, złóżmy ręce, to nie jest to problem. W sensie, dla mnie to nie jest, wiecie, to nie, jeśli komuś pomoże to, że złożę sobie ręce, to jest spoko. Jakby ja tego nie traktuję jako rytuał religijny czy coś. Ale niech się modli sam, bo jakby stwierdziliśmy, że nie jesteśmy wierzący i jakby... Znaczy, wiem, że niby wywodzimy się od punków i od ludzi, od Jackiego, ale wydaje mi się, że nasza postać... Nie widzę, jakby... Ciężko jest mi po prostu stworzyć postać, która będzie wierząca, dlatego że... Znaczy, jeśli już nawet taką postać stworzę, to będzie bardzo mocno wierząca postać. Ciężko jest mi stworzyć taką postać... Jakby takiego średniego Polaka wierzącego, jeśli można tak powiedzieć. Przepraszam za takie porównanie, ale to jest, wydaje mi się, że najbliższe, co możecie sobie wyobrazić. Ciężko jest mi stworzyć taką postać, po prostu nie umiem się w coś takiego wczuć. Muszę wam przyznać. Ja albo tworzę postać, która jest naprawdę wierząca i jest oddana temu, co wierzy, albo tworzę osobę, która jest ateistą i w nic nie wierzy, tak? Bo w jednej sytuacji jestem sobie w stanie to wyobrazić i w drugiej jestem sobie to w stanie wyobrazić, bo jedna z tych sytuacji oddaje rzeczywiste moje podejście, a druga oddaje pewne podejście, które jestem w stanie zrozumieć i które do którego bym dążył, gdybym był na przykład właśnie wierzący, tak? Nie chcę się modlić. Ale będę przy tobie. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Oni używają jakichś takich nowych, własnych modlitw. Strzeż mnie, Duchu Święty, tego, co widzę. Abym cię nigdy nie utracił. Ja ich nie kojarzę w takiej formie. Oczywiście, że przychodzi Rachel. Musimy zaczynać. Mam nadzieję, że Zulejka modli się teraz za mnie. Czy będziesz mi towarzyszyć do końca? Chcę, żebyś to ty przybił mnie do krzyża. Nie, nie zrobię tego. Nie zamierzam patrzeć, jak będą przybijali cię do krzyża. Zrobiłem, co mogłem, ale to już za dużo, przykro mi. Trudno, skontaktuję się z tobą, gdy już skończymy. Chodźmy, wszystko jest już przygotowane. Nie mam zamiaru w tym pomagać. Jakby wiem, że może w tym momencie spieprzyłem tę misję. Może powinienem był powiedzieć, że będę tam przy nim, ale nie zamierzam mu tego zrobić. Wydaje mi się, że to byłoby bardziej sensowne. Może w ten sposób byśmy... Nie wiem, czy zmienilibyśmy ten bieg historii, ale ja nie mam zamiaru tego widzieć. Nie mam zamiaru się do tego przyłączać, jakby. Uważam, że to jest... Tak, jest to koniec misji. Uważam, że to jest przesada. W sensie, wiecie, są pewne granice, do których jestem w stanie jakby znieść, ale, znaczy, przepraszam, są pewne granice, których nie mogę przekroczyć i nie chcę przekraczać. Tak jak widać, już są drony. A co, czy możemy pogadać jeszcze z tym, z Vasquezem? O, nie ma go, to ciekawe, ale jest jakaś drzazga. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, ale na razie to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Bierzmy się tutaj. Znowu zadanie poboczne, które nam wyskoczyło, co ciekawe. Pozwólcie, że sobie zmienię ten. A, tak, nie mogę teraz go oznaczyć. A to jest znowu mega blok. Znowu wracamy do tego automatu, wychodzi na to, do tego, jak on się nazywał. Nie pamiętam teraz dokładnie. Nieważne, ten automat, który tutaj był. No do niego będziemy wracać, bo to jest mega blok H8. Właśnie, jedna rzecz, moi drodzy, zanim się zajmiemy tym automatem, chciałbym jedną rzecz sprawdzić. Przede wszystkim, nie, nadal się tutaj nie ogarnęła skrytka. Może musiałbym wyłączyć i włączyć grę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, niemniej. Co pan robi? Jestem najzupełniej zadowolony? I co, robię mu coś takiego? Masz jakiś problem? Dzięki, ale się najadłem strachu. Myślałem, że przemaluje mnie na różowo. Hej, Vi, tyle już razem przeszliśmy. To chyba znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Trzeba to uczcić zniżką. Dzięki, Brendan. Nie ma za co. Zasłużyłeś sobie. Jesteś taki nieustępliwy i miły. Nie dla każdego. Wiem,
Ale przecież nie można mówić źle o zmarłych, prawda? Zaraz. Co? Nie powinieneś już istnieć, a jednak tu jesteś. Jak błąd systemu, albo demon napisany przez genialnego net... Wiesz chyba, do czego zdolne są demony. Czy on nie próbował zabić? Skąd ty o tym wiesz? Zaskoczony? Przechodzi tędy sporo ludzi. Zawsze ich słucham, żeby wiedzieć, jak zagadnąć. Raz czy dwa usłyszałem twoje imię i skojarzyłem fakty. Niezły ze mnie detektyw, co? Wiesz co, pogadamy później. Na razie, Brendan. Kurde, powiem, że tego się nie spodziewałem. Tam się tego nie spodziewałem, nieźle mnie siekło. Na szczęście niczego, tutaj tego nie przyspieszyło, tego zegartyka, ale ojej. Ej, to była bardzo ciekawa, muszę przyznać, że to była bardzo ciekawa misja. Ja się nieco zaskoczyłem tutaj tym. To było bardzo, bardzo fajne, ciekawe, ale zarazem cholernie niebezpieczne dla nas. Dobrze, ale zobaczmy w ogóle, jak z misjami stoimy. Mam aktualnie tylko tę jedną misję z wyścigami związaną i oprócz tego 4 auto do kupienia cały czas. Poza tym już nic więcej. A czy mógłbym zobaczyć dziennik? Zobaczmy jeszcze właśnie, to do krwi. Z tym Fredem, nawet nie wiem, kiedy on ma się zamiar odezwać, to pewnie potrwa trochę. To są wyścigi i jeszcze... I tyle w sumie. Aha, no tak, bo Pizza Party się skończyło, więc pewnie musimy poczekać, aż do nas się odezwie znowu Judy. Tylko nie wiadomo, kiedy się to stanie. Dobra, a nie mniej, moi drodzy. Mam już oznaczony wyścig, tak więc udajemy się tutaj w okolice. O, okej, akurat tam nie ma nigdzie punktu szybkiej podróży takiego w miarę blisko. No może jeszcze skoczymy gdzieś do automatu, bo sprzedajemy troszkę tych kurtałek, co? Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, ale... Kurde, mam teraz troszkę problem z tą misją. W sensie, ja odegrałem to, co Viby zrobił, że to już była przesada dla niego, ale z drugiej strony, kurczę, chciałem... Nie wiem, czy lepszym, czy może by coś pomogło, gdybym widział, jak go krzyżują i może by to coś zmieniło, że byłbym z nim jako przyjaciel tam do końca, tak? Ale... Nie, po prostu jakby ja tutaj poszedłem może bardziej osobiście i wydaje mi się, że takiego, jakim go stworzyłem, też by tak postąpił. Jakby gość wybrał, co chciał zrobić, rzeczywiście. Tak, ustrzelałem te restarty optyki. One nam nie są potrzebne w takiej ilości, po prostu. Obecną. Nie z tej kurtki. Jeszcze wytwórzmy trochę ich. Natomiast no, nie, po prostu nie. To jest jakby, ta prośba to już jest krok za daleko. Wszystko do tej pory było akceptowalne. Sprawda, się wkurzałem dosyć sporo, ale nie, po prostu jeśli do tej pory go nie odwiodłem tego pomysłu, wydaje mi się, że najbardziej logicznym argumentem było to, aby już więcej się w to nie bawić, w tym nie babrać. Patrzę, co ile mnie kosztuje, ale nadal najbardziej opłacalna jest ta kurtka, to jest dla mnie spory paradoks. Ale cóż, skoro mamy materiały, zostawiłbym sobie tak ze 150, może 200 tych materiałów rzadkich. Jeśli już będę miał okazję, ja w ogóle ich wytworzyłem już za dużo tych kurtek. Nie można przesadzać oczywiście. Z tym. Właśnie, bo w tym momencie już nie mamy nawet... Nie ma nawet automat kasy. A nie chciałbym sobie przyciążyć V, bo potem latanie do kolejnego automatu będzie problematyczne. To, że nas jak widzicie sieka ten demon jeszcze od Brendana, tak? Tak, Brendan się ten gość chyba nazywał, znaczy ten automat. A widzę, że jeszcze jeden właśnie, a propos... Paczkomat, czy cokolwiek, jak chcecie to nazywać, jeszcze się znajduje na naszej drodze, tak więc do niego podskoczymy, wydaje mi się. Jak masz oczy zajebane. Ktoś się tam chyba zjarał. Pójdziemy jeszcze do tego automatu na chwilę, aby po prostu posprzedawać, co możemy. Powiem wam, że troszkę mi martwi to, że to tak długo trwa już. Czy ten demon, który nam sieknął. Bo... Nie chciałbym mieć takiej wizji cały czas, szczególnie nie jak będę prowadził. Bo co gorsza, żeby nam się nic nie stało, jak zacznę prowadzić. Ale sieknął nam porządnie, bo nam prawie całe HP zabrał. Jestem ciekaw, czy to było skryptowane i tam po prostu zabierało X HP, w sensie X% HP. Dobra. Ja już nic więcej nie sprzedam. No nic, szkoda. Troszkę, ile mi brakło w sumie kasy? O, znaczy jemu brakło 7 euro dolarów. No nic, trudno. Znaczy temu automatowi, w tej skrytce po prostu brakło 7 euro dolarów. Jeszcze coś po drodze naszej się trafi? Nie, ta skrytka już jest daleko, więc jedźmy, moi drodzy, czy też idźmy raczej na wyścig. Ciekawe, jak one będą wyglądały. Wydaje mi się, że to nie będzie nic mega odkrywczego.
W sensie no wyścigi jak wyścigi, ale fajna zabawa. Trochę późno je robię, muszę przyznać. Znaczy powiedziałbym, że zdecydowanie. Ale cóż, dobra, zadzwonię do Claire. Połączenie. I powiedzmy, że jesteśmy na miejscu. Claire, jestem na miejscu. Świetnie, też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. Możemy jechać jej. Twoim. Okej, pojedziemy bestią. Zaraz przyjadę, pa. Nie wiem, jakie to będzie miało znaczenie ogółem, ale cóż. Martwi mnie ten demon cały czas, kurde bele. Postać, statystyki, może będę miał tutaj wyszczególniony, co mi jest? Nie bardzo. Całkowity czas gry, punk, obrażenia. Zdrowie, obrażenia na sekundę, no nie. No nic, dobra, czekajmy. Zobaczmy tylko może... O nie, nie to chciałem akurat zrobić. Zaraz poczekamy, usiędziemy i poczekamy, ale... Moje HP mi się przede wszystkim nie pojawia. Dobra, może jak poczekamy, to nam ten demon zejdzie. A jeśli nie, to... Oj, zastanowię się nad tym, co dalej. Ej, postawiłem na nas kupę forsy, przegrana nie wchodzi w rachubę. Chyba zeszło. Nie, nie zeszło. Nowe mięso. Tak. Widzę. Byłby wstyd przegrać z kimś takim jak on. Może rzeczywiście będzie wstyd. O, patrzcie! I te wyścigi są legalne, o dziwo. O! Bo to jest i policja, i wszystko. Znaczy, albo są przynajmniej w miarę legalne, tak? Dobrze się widzieć. Jak ci się to podoba? Nie spodziewałem się. Myślałem, że tutaj będę ten, że... Właśnie, Glin nie mają z tym problemu. Myślałem, że to jest totalnie legalne, a tu się okazuje, że może jednak trochę. Glin nie mają z tym problemu? Problem robi się niewidoczny, gdy zasłania go stos eurobaksów. Okej, okay. Makes sense. Pieniądz rozwiąże każdy problem, co? Mhm. Czyli jest to nielegalne, ale legalnie. Legalne. A więc trupy padają tutaj bezkarnie. Policja ma w dupie, kto zginie w wyścigu. Wszystko idzie na konto wypadków drogowych. Kula w czaszce to też wypadek drogowy. Jakie drogi, takie wypadki. Ale prawda. Podoba mi się to. Znaczy, nie, żebym chciał tak żyć, ale... No, narracja pasuje do tego świata, tak po prostu. Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. I co? Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Nie będę zwalniać. Aha. Masz tu drzazgę. Po co? Dlaczego? Czekajcie, widzicie, ja bym chciał zapisać i wczytać, bo nie wiem, czy to jest... To nie jest przypadkiem bug. W sensie, że ten demon nam się utrzymuje. Chciałbym po prostu sprawdzić. Pozwólcie, że również rozłożył mi koc, bo było zimno. Troszkę. I nagrywałem, będąc owinięty kocem praktycznie. No i zobaczmy. Czyżby? Aha, czyli był to bug, okej. Okay. Okej, już myślałem, że on nam rzeczywiście jakiegoś demona poważnego wgrał i nam to siedzi, ale na szczęście nie. Siedzi, na szczęście nie. Po co to w ogóle? Po co ta drzazga? Wyświetli ci trasę. Bez niej nie wiedziałbyś, gdzie jechać. A, proszę bardzo. Czyli taki właśnie tutaj mamy, patrzcie, czyli ona jest strzelcem, ja jestem kierowcą, a nawigatora mamy właśnie w drzazdze. Mądre, sprytne. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas zdyskwalifikują. Ja mam, jak że... chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Kiedy startujemy? Pokręcę. Drzazga. Usłyszysz speakera. Dobra, tylko coś, co chciałem powiedzieć jeszcze szybko. Wydaje mi się, że to może być bardzo prawdopodobne w przyszłości, że w wyścigach rajdowych przestanie być dodatkowy właśnie ten... dodatkowa osoba, będzie tylko kierowca, bo cała reszta załatwi na przykład VR albo jakaś dostawka na oczy, czyż do hełmu, do kasku. No zobaczymy, tak? Natomiast na razie bym się nie... W jednym kawałku, kochanie! W jednym kawałku, rozumiesz? Kocham cię! No chyba nie wyjdzie. A, w ogóle tutaj takie normalne auta wyścigowe są. To po co nam strzelec akurat, skoro oni mają strzelców? Nieważne, przynajmniej ja nie widzę tutaj strzelców, bo większość osób... Nie, są po dwie osoby w niektórych. A są wszędzie po dwie osoby, tego gościa nie widziałem tutaj. Nieważne, na razie wydaje mi się, że przyszłość wyścigów rajdowych będzie właśnie wyglądała tak, że będzie już tylko kierowca, nie będzie który będzie naprowadzał jakby na trasę przewodnika, nie wiem, jak on się nazywa, nieważne. Wejdźmy do wozu, jedziemy, moi drodzy. Przyjmujemy ostatnie zakłady. Nie bać się, obstawiasz! Ja chyba nie mogę się obstawić samego. Pierwszy wyścig eliminacji. Wszyscy gotowi? Dobra. Jeśli ktoś chce się wycofać, to już za późno. Czas zapiąć pasy, zacisnąć zęby i przygotować się na kopa. Start za 3. Czemu on chce wrócić do kamery tej?
W sensie, ja wiem, że tej, w tych wyścigach na pewno... Ojej, zniknęło auto, ojoj, ale bug. Aha, no, ona tutaj, tam strzela gdzieś. Muszę wam powiedzieć, że... Dobrze nam idzie, Vi! Oby tak dalej! Ojej, spieprzyłem. Nie zapeszaj! No, właśnie zapeszyła chyba. Chciałem powiedzieć, że... Może i kamera z trzeciej osoby była tutaj najbardziej adekwatna, ale szczerze, ja jestem osobą, która woli jeździć tutaj właśnie jakby z poziomu wnętrza. Wow. Co tu się dzieje? Jakim cudem przeskoczyłem tak nad tym autem? Halo. Wracamy. Dobra, szósty punkt kontrolny. Na razie jesteśmy poza podium, a chyba musimy być po prostu na podium, żeby się dostać, więc zobaczymy zaraz. Dobra, niech się walą. Ciężkim dziadostwie. Wiedzieć na pewno, że nie można taranować tych małych, w sensie nie można im wjeżdżać na bok, kiedy one skręcają, bo to się kończy wyrzutem na 300 km. Myślę, że auto nie jest złe, więc... Przed nami ostry zakręt! Trzymaj się! Więc damy radę. Powiem szczerze, że to auto nie jest niezłe, w sensie naprawdę. W sensie, przepraszam. Uważaj, kilka wozów za nami! To do tego w sensie. Ale... Życzę powodzenia. Chciałem powiedzieć, że nie jest to, w ogóle muzyka jest ciekawa, pierwszy raz mi się wydaje, że coś takiego słyszymy, nie jest to może auto najszybsze, ale zdecydowanie jest wystarczająco wytrzymałe, żebym chciał właśnie nim jechać, to jest wystarczająco po prostu dobre, żeby miało to ręce i nogi, żebym chciał jakby właśnie nim te wyścigi kończyć. Wydaje mi się, że wszystkie zrobimy jej autem. Marzy, że ono bardzo fajnie skręca, muszę przyznać. Naprawdę świetnie się nim prowadzi. A z tego co widzę, to nie wszystkie ulice są zamknięte. Nie wszędzie mają jakby informacje o tym, że ej, jest wyścig, tak? Tylko my rzeczywiście mamy takie półlegalne te wyścigi. Jedynie star jest na dobrą sprawę obstawiony i zamknięty, a reszta... No cóż. W ogóle wydaje mi się, że to co teraz w tle gra, jeśli chodzi o gatunek muzyczny, to jest jazz, ale nie chcę przekłamać. Ej, idzie naprawdę zgrabnie, muszę powiedzieć. Okej. Okay. Całkiem. Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy dużo przed tymi ludźmi. Co? Jakim cudem jestem za nimi teraz, nagle? What the hell? Jakim cudem się znalazłem za nimi? Dopiero teraz ogarnąłem, oni się zrespi przede mną. What? Byłem niemal pewien, że jestem dużo przed nim, jeśli chodzi o wyścig. Żebym jakiegoś punktu kontrolnego nie zaliczył? Oby tak dalej! Możliwe. Nie zapeszaj! Ale... Oj, powiem, że złapałem derpa. Ja sobie będę musiał to zobaczyć na powtórce chyba. Zwycięzcami zostają Vi i Claire! Gratulacje! Nieźle. Wygraliśmy, kurwa, pierwsze miejsce! Nie wierzyłaś we mnie, co? Pierwsze miejsce, Vi! To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Wiem, pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. Nieźle. Zobaczmy, jak w ogóle auto wygląda. Nie tak źle. Nawet nie widać dziur po kulach. Też kul po dziurach, hehe. Co nie zapytajmy, czy ściga się co roku? Ścigasz się tak co roku? To mój czwarty raz. Pierwszy udało się wygrać, a potem... Potem człowiek się uzależnia. Nie chce odpuścić. Nie chce, czy nie może? Co za różnica? No, moim zdaniem jest spora różnica pomiędzy nie chcieć, a nie móc. Dlaczego to robisz? Chodzi o forsę z wygranej? O to, żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? Ja bym chciał powiedzieć, że no nie dawaj, do końca dawaj. Liczy się droga, a cel. Że liczy się droga, a nie cel. Bo to jest... Znaczy, żadna z tych odpowiedzi po prostu nie oddaje mojego podejścia, ale... Słuchaj, nie, dobra, to jest Vi, nie ja. Ale może przedstawię jeszcze też swoje podejście. Dla mnie samo zwycięstwo nie jest najważniejsze, tylko ostateczny wynik tego wszystkiego.
Więc nawet jeśli przegram, a z tego coś wyniosę, wydaje mi się, że to będzie najważniejsze. Więc ani trzecia opcja, ani pierwsza mi nie odpowiada. Przepraszam, nie odpowiada ani druga. Chociaż wygrywanie jest fajne, ale nie można wygrywać zawsze. Ale jeśli chodzi o Wii, myślę, że odpowiemy, że lubi, bo to jest Wii. Pewnie, jak każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam, więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Jasne, taki jest plan. Podrzucić cię do garażu? No dobra, nikt nie podrzuci. No to jedziemy. Czemu nie? Jakby, jak jeszcze 5 minut nam zostało odcinka, a ona będzie prowadzić, okej. Okay. Ma to sens, tak? Więc niech prowadzi, może jeszcze jakaś rozmowa będzie, bo nie chciałbym zacząć kolejnego wyścigu, jako że po pierwsze, no musimy najpierw tam dojechać. To w ogóle autko jest ładne. Ten, to jest chyba, to nie jest Fortune, nie pamiętam jak się nazywa ta marka tutaj. To nie jest też Quartz na pewno. Każdy w tym świecie, no lubię tego typu auta, podobają mi się. Niemniej, może pomyśleć podróż, czyli nie będzie żadnej rozmowy. Nie chciałbym rozpocząć kolejnego wyścigu, dlatego że wydaje mi się, że nie mamy na niego czasu. W ogóle, jeśli nie będzie jakiejś takiej sensownej rozmowy w jej garażu, to zakończę odcinek troszkę szybciej. I zobaczymy też, jak to oczywiście wyjdzie, tak? Co tutaj mnie odstawi? Tak jest. Dobra. Tyle. Dobra, moi drodzy. W takim razie, w tym miejscu bym się z wami pożegnał. Weź nie, mam jeszcze drzazgi. To może jeszcze drzazgi przeczytajmy, skoro mamy te 4 minutki. Tylko tak, teraz mapę bym chciał zobaczyć. Czy mamy coś nowego? Nie. A mamy 180 tysięcy, czyli będzie można kupić ten... nie to autko, gdzie jest to najdroższe? Tutaj, tego Rayfielda, do którego się pewnie przeniesiemy tam, bo zresztą też widzę, że jest jeszcze skrytkę do sprzedaży, więc czemu by się i tam nie udać? Może w międzyczasie nam i Claire coś podrzuci, w sensie właśnie, coś do nas zadzwoni. Pewnie znowu będzie trzeba przeczekać jeden dzień, ale to nie jest problem. A tymczasem drzazgi, tak jak obiecałem. Drzazgi. Wyniki loterii w Haywood. W jednym ze sklepów nocnych w Haywood doszło nad ranem do napadu rabunkowego i strzelaniny. Rzuty na taśmę tuż przed podliczeniem wyników. Liczba ciał zwiększyła się o 2 i tym samym pani Jabłoński i pan El Ahmar przeważyli szalę zwycięstwa w loterii na korzyść tych, którzy obstawiali numer 216. Kołem fortuny zakręcił niejaki Joshua Stevenson, związany z lokalnym gangiem Narkoman. Kim w oko? My obstawiliśmy 214 i mogło być tak pięknie. Szczęśliwym zwycięzcom trochę gratulujemy, a trochę zazdrościmy. Aha, proszę patrzeć, to jest część jakby historii z tego, co się stało. Pani Jabłoński, właśnie tak widzę, pani Jabłoński, myślę, kurde, czy to jest coś nawiązanie do tego Billa? Po czym widzę, że jest Stevenson i to jest po prostu tamten moment, kiedy te 12 osób zabił, z tego co wiem, z tego co pamiętam. Chyba jakoś tak to było. Tutaj mamy Pressing Airmaster V77. Witaj w wypełnionym adrenaliną świecie wyścigów Night City. Wygraj i dołącz do grona takich legend jak Gray Falcon, Krista Margaret czy Dean Russell, a ulice Night City już nigdy nie zapomną twojego nazwiska. Niniejsza drzazga będzie twoim przewodnikiem w tegorocznych zawodach, w których przewidzieliśmy 4 trasy. 3 z nich zabiorą cię w różne rejony miasta, a jeden poza jego granice na Badlandy. Do finału zakwalifikują się pary, które ukończą co najmniej 2 z wyścigów kwalifikacyjnych w top 3 oraz zwycięzca zeszłorocznej edycji. Oraz zwycięzca zeszłorocznej edycji. Gratulacje dla Petera Samsona. Trasy NC Air Masters V77 zawiera notatkę. Aha, bo tutaj nie ma podłogi, ja mam takie tri-sync, tak? Ja myślałem, że to jest tra-sync jako odsynchronizacja, a to jest trasy, podłoga, NC. Popatrzcie, tutaj nie ma podłogi. A nie, tutaj też nie ma podłogi. A, okej, po prostu. Dobra, nie pomyślałem, że tak ma być zapisane. Trasy NC Air Masters V77 zawiera nakładkę na twój implant optyczny, dzięki której będziesz widzieć w czasie rzeczywistym. Odliczanie do startu, punkty kontrolne, które należy obowiązkowo zaliczyć w celu ukończenia wyścigu, kierunek bieżącej trasy, aktualną pozycję w twoim... aktualną pozycję w danym wyścigu, aktualny czas oraz liczbę zaliczonych punktów kontrolnych. Dodatkowo głos speakera na żywo. Powodzenia, Airmaster. Mniejsze oprogramowanie jest wolne od neurowirusów i zabezpieczone przed hakowaniem. Airmaster zastrzega sobie prawo do uploadu korekty danych na wypadek konieczności zmiany trasy przed rozpoczęciem wyścigu. No ma to sens. I ręce i nogi. A czy to wszystko? A tak, bo widzę, że już nic nowego nie mamy. Ale wydawało mi się, że dostaliśmy jakąś notatkę tam jeszcze jedną. Tylko że najwyraźniej tamta notatka nie była niczym nowym. Pamiętacie tą, którą znaleźliśmy po skończeniu jakby misji z pasją. Dobrze, moi drodzy, ale w takim razie ja się z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discord, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. My natomiast się wybierzemy w to miejsce tutaj. Pomiędzy odcinkami ja sobie... No już nie, pomiędzy odcinkami...
Dobra, wiecie co, zrobimy to jeszcze teraz, bo mamy paręnaście sekund, żeby też nie było, że wam przycinam to jakoś bardzo. Dobra, to jest troszkę na siłę przyciąganie, ale chciałbym jeszcze, żeby właśnie to zrobić, jeśli mamy to zrobić. Potem i tak musimy poczekać, więc ja poczekam sobie pomiędzy epizodami. A chcę, żeby wam jeszcze pokazać, jak to autko kupujemy. No bo nie wiem, jakoś tak wolę, żebyście widzieli, jak te auta właśnie są przeze mnie kupowane, nie wiem dlaczego. Jakby chciałbym wam pokazywać jak najwięcej takich interakcji, które robię w trakcie gry. Właśnie, ale jeszcze jedno wytwarzanie oczywiście, bo to jest skrytka. Tak jak mówiłem, jak widzimy skrytkę, to od razu nam się włącza czerwona lampka w stylu trzeba wytwarzać. Pytanie, ile ja tego, tak jak mówiłem, chcę. Myślę, że tak jak mówię, 200 sobie zostawię tych zielonych komponentów, a resztę, którą będę miał, to wydam na, w sensie tych białych komponentów, tych najbardziej pospolitych, wydam też do jakichś 500 na takie najbardziej podstawowe rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że już wystarczy, bo możliwe, że to nawet jest za dużo tego, co wytworzyłem. Wiesz, kto wie, teraz się przekonamy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, już nam braknie. O, idealnie. Wytworzyłem akurat na styk. Dobrze, moi drodzy, tak jak mówię, w tym miejscu... Nie w tym miejscu się żegnamy. Halo, najpierw idziemy po auto. Dybki myśl. Gdzie jest mój pojazd? Aha, tam gdzieś się zapodział. No nic, dobra, muszę chyba przebiec kawałek, żeby on mi tę drogę wjechał. Czyż nie? No nie, on mi cały czas się respini tu gdzie bym chciał. On się respini pod naszym poziomem, że tak powiem. Czekajcie, ja w ogóle w tą stronę idę, halo. Zderpiłem troszeczkę, muszę przyznać. O, Judy mi napisała, to... Kurczę, jeszcze tyle. Dobra, nie. Z Judy pogadamy już następnym razem. A tutaj widzę, że jest jakiś... Aha, bo tutaj było zejście, okej. To ma ręce i nogi już teraz bardziej. Miałem takiego derpa. Czemu w ogóle jestem w innym miejscu? No ale nasz motocykl tutaj przyjechał sam z siebie. Więc weźmy go już. Troszeczkę zderpiłem, bo miałem takie... Halo, gdzie to jest zejście? Po czym... O, tam były schody. Ja zeskakujący z 15 metrów czy coś. Cały czas muszę sobie jeszcze w szczepku być jeden. Za chyba 15 czy 30 tysięcy albo więcej. Związany z podwójnym skokiem. Ale nie wiem, czy on... Znaczy, on nie jest nam jakoś ultra potrzebny, ale jest potrzebny do zaliczenia jednego achievka, tak więc... to tylko tak mówię w kontekście ogólnym. Niemniej, kupujemy to autko, moi drodzy. No to jest 37 tysięcy, dobra. Nie to auto kupiłem, które chciałem. Ale trudno. Byłem pewien, że to ono. To się okazuje, że nie. Czekajcie, mapa. A, bo tam do... Ups. Tamto auto było tam. Czy mamy 150 tysięcy? Mamy jeszcze, dobra. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Jeszcze nie zakończymy odcinka. Oczywiście, że 3 minuty przyciągnę. Już się z wami pożegnałem niemal dwa razy. A to się okazuje, że jeszcze coś, no ale... Nie wiem, chyba mnie trafił ten syndrom takiego jeszcze jednej rzeczy. O, jeszcze Rachel dzwoni. Ty skurwysynu. I co? Jesteś z siebie zadowolony? O co ci chodzi? Przez ciebie wszystko się zjebało. Jest. On zwątpił, wahał się, kurwa. Nie złapaliśmy tego. No to nie mój problem. To wasz problem, nie mój. Po co pozwoliłam ci z nim rozmawiać? Ugotowałeś go! Ty skurwysynu, zniszczę cię! Zrujnuję twoją reputację. Oj. Ale mi jej wcale nie szkoda. Szczerze, moi drodzy, przedłużenie tego odcinka było najlepszym pomysłem na świecie. To była najlepsza rozmowa, którą chciałem odbyć poza odcinkiem, której osoby, której, znaczy no nie żeby ktokolwiek oglądał moje filmy, ale to jest rozmowa, której osoby, które nie były w stanie przeczekać, nie zobaczą po prostu. To jest Rayfield, okej, to jest to fajne autko właśnie. On mi się całkiem podoba, muszę przyznać. Dobra, jest nasze. Ale nam jeszcze wysłała wiadomość Rachel, więc przeczytajmy to. Zobaczmy. Rachel. Otwórzmy komunikator. I gdzie ona jest? To jest Judy. Rachel. Dwie rzeczy. Jeden, dostaniesz pieniądze. Dwa, pierdol się. Piękne. O, ale tak. Ja się cieszę, że to jest coś, czego nie chciałem robić. W sensie... Ja miałem taki środkowy palec po prostu w kierunku tej babki wyciągnięty już od samego początku, kiedy ona tylko chciała na tym zarobić, więc ja się cieszę, w sensie no, gość zginął, dostał karę jaką miał dostać, ale przynajmniej nie zarobi na tym korporacja, która chciała tylko i wyłącznie go wykorzystać, więc ja się cieszę, jakby moim zdaniem to wyszło na plus ostatecznie dla ludzi, ogólnie dla ludzi, którzy żyją w Night City i dla tego, jak to nazwać, dla tego całego
społeczeństwa tutaj. To jest moje zdanie, nie mniej. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, do zobaczenia tym razem już na poważnie. Do następnego jutro o tej samej godzinie i na razie.